No i wróciły, zmęczone, ale szczęśliwe, z tarczą, a nie na tarczy, no i z medalem. Z dumą zaprezentowała go podczas dzisiejszego spotkania w macierzystym klubie AZS AWF Katowice Martyna Swatowska-Węglarczyk. Wczoraj do podrybnickich stanowic wróciła Alicja Klasik. Po wtorkowym zwycięstwie w szpadzie brązowe medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zamierzają teraz chwilę odpocząć. Magda Sincewicz. To właśnie tu, w rodzinnych stanowicach koło Czerwionki Leszczyn, odpoczywa dzisiaj jedna z brązowych medalistek, Alicja Klasik. Jak przyznają jej bliscy, po wczorajszym późnym powrocie regeneruje siły po heroicznej pracy, którą wykonała wraz z pozostałymi szpadzistkami. Oni sami wciąż przeżywają te chwile. My jako rodzice, no na pewno było wielkie wzruszenie, gdzieś tam i łzy. No i ta radość, tak, no bo Alicja trenuje tą przedmiarkę już 12 lat, w zasadzie w małej miejscowości tutaj pochodzi ze Stanowic, trenuje w Rybniku. Ten cały pobyt w Paryżu to dla niej, no to był taki obowiązek i praca, tak, no skupiła się w 100% na walkach, na przygotowaniu do nich. Bo efekt, który osiągnęły wspólnie w Paryżu, to wynik wieloletniej pracy wielu osób. To najważniejsze dla sportowców osiągnięcie. Nie oznacza jednak, że nie mają w planach kolejnych. Paryż był moim długofalowym celem od paru dobrych lat i teraz właśnie chciałabym się móc nacieszyć z tego osiągnięcia. I później, kiedy już odpocznę, kiedy będę miała siły na to, żeby rozpocząć i stawiać sobie nowe cele, to wtedy na pewno jakiś sportowy sobie znajdę. Doskonale wiedzą o tym rodzice, którzy od samego początku ją wspierali. Emocje, jeszcze raz emocje. To przez lata przyzwyczajamy się do tego, że te emocje rosną. To rzeczywiście u Martyny jest, można powiedzieć, książkowo, tak jak tu było powiedziane, że zaczynając od młodzieżowca, od młodzika, juniora, juniora starszego, młodzieżowca, seniora, ta skala, ten poziom za każdym razem się podnosił, ale to, co się wydarzyło teraz, no, przebiło wszelkie emocje i Mistrzostw Świata, i Europy, i Uniwersytet. Jest cierpliwa, ale jest bardzo konsekwentna. W tym, co sobie zaplanuje, realizuje to w 100%. Także jest no, fantastyczna. Jesteśmy bardzo dumni z córki. Nie tylko oni, a cała Polska.